Witajcie drodzy widzowie w krótkim i specjalnym odcinku Kiełbasa Retro Plus. Będzie to coś w rodzaju takiego krótkiego shota w pojedynkę, czyli moje wrażenia z gry, w którą na przykład nie grał Kabanus, a może być również na odwrót. I teraz padło na Crysisa, na grę, która zrewolucjonizowała rynek sprzętu komputerowego, a chodzi głównie o procesory i karty graficzne. Głównie karty graficzne. To jest gra, która wyprzedziła swoje czasy dosłownie. Już teraz mija dosłownie 13 lat od jej premiery. Będzie za parę miesięcy, albo już minęło. Nie sprawdziłem dokładnie daty. A prezentuje się ona wprost fenomenalnie. Mogę wam pokazać, na jakich obecnie ustawieniach gram. Ustawienia sprzętu, specyfikacje sprzętu możecie sprawdzić w opisie filmu. Niestety muszę się wytłumaczyć z jakości wyświetlania obrazu. Niestety jest to taka rozdziałka i jeszcze chwilę będzie. Myślę, że to jest kwestia miesiąca, dwóch, ponieważ od początku roku zbroiłem się w nowy sprzęt. Natomiast ten telewizor, na którym nagrywam, jest bardzo stary i dosłownie myślę, że to jest kwestia czasu, abym uzbroił się w lepszy monitor, może niekoniecznie 4K, ale 2K, i będę mógł spokojnie nagrywać w lepszej rozdziałce. Tak więc za takie niedogodności z góry przepraszam, ale skupmy się teraz na samym materiale. Crysis, wypuszczony przez Crytek. Wcześniej można by powiedzieć, że Crysis jest duchowym spadkobiercą Far Crya. Pamiętacie zapewne Far Crya 1, gdzie był wręcz przepiękny jak na tamten czas. To natomiast Crysis 1 wyprzedził swoje czasy i stał się swoistym wyznacznikiem czegoś nowego. W tamtym czasie, kiedy została wydana ta gra, robiła niesamowitą furorę i ośmielę się stwierdzić, że ówczesne tamte karty graficzne i specyfikacje sprzętowe, komputery, nie sprostały oczekiwaniom i niestety gra cięła się i nie chodziła płynnie. Dopiero teraz można rzec, że po tych 13 latach, gdzie nadal jest ten PC Master Race, i mógłbym rzec, że to głównie przez takie tytuły jak Crysis, gdzie dopiero na komputerze przepięknie wygląda, bo na konsolach, nie oszukujmy się, to nie jest to samo. Można stwierdzić, że komputery umożliwiły wyświetlanie i pokazanie pełni potencjału tej gry, tej możliwości, tego CryEngine'a. I teraz po tych 13 latach, kiedy ja sobie odpaliłem to spokojnie tutaj, można powiedzieć, że prawie w Full HD, stwierdzam, że on nadal przepięknie wygląda. Pamiętam, jak Radeon i Nvidia starały się, jak mogły tylko, wypuściły specjalną generację kart dedykowaną pod tę grę, tylko po to, żeby ona mogła ruszyć na jak najwyższych, ale w płynnych 30 klatkach. To już nie o to chodziło, że 60. Bardziej się rozchodziło o to, żeby tutaj było płynne, grywalne 30 klatek. To było coś jak na tamte czasy. I przede wszystkim, co się rzucało w oczy, to nie tylko wysoka rozdzielczość tekstur, ale i zniszczalność otoczenia. Tak jak tutaj sami widzicie, rozpadła się murzyńska chatka koreańska. I można było eksperymentować dosłownie ze wszystkim. Mając minigana albo machine guna, zaraz wam zaprezentuję, o co mi chodzi, wsiadając do tego pojazdu na miejsce drugie, można było bawić się wścinanie drzew, tylko szukam teraz palmy jakiejś. O, tutaj. O, pyk. I leci sobie drzewko. Zniszczalność otoczenia. Zanim mogliśmy się na dobre tak pobawić zniszczalnym otoczeniem, musieliśmy chyba poczekać dopiero do Battlefield Bad Company na konsole i później Bad Company 2, który jeszcze bardziej umożliwił nam interakcje z tym otoczeniem, które ulegało zniszczeniu pod gradem ołowiu z naszej broni. Tak, Crysis umożliwił to już w 2007 roku. I ta gra wciąż pięknie wygląda. A traktuje ona o tym, że zostajemy w specjalnym skafandrze wysłani z misją razem z naszym oddziałem
na wyspę tropikalną gdzieś w obrębie Filipin, o ile się dobrze, o ile się nie mylę, gdzie stacjonują wojska koreańskie, i został odebrany sygnał od grupy naukowców, grupy badawczej, która zajmowała się badaniem tutejszych ruin. Oczywiście większość z was pewnie grała w to i zdaję sobie sprawę, że już chyba nie będę spoilerował, mówiąc o historii, że pojawiają się obcy tutaj, że fenomenalnie gra wygląda nie tylko gdzie siedzimy tutaj na tej tropikalnej wyspie, czyli tak zwany żar tropików nas ogarnia, ale też te cząsteczki śniegu w górze, gdzie później strzelaliśmy do kosmitów z zamrożonego specjalnego karabinu, działka w zasadzie. Gra sama w sobie może nie ma jakiejś powalającej fabuły. Zawsze, Crysis zawsze kulał, jeśli chodzi o scenariusz. No może nie tak dosłownie, bo historia była w porządku. Nie była jakaś nadzwyczajnie super ekstra mega dobra, ale gdzieś tam umilała naszą główną zabawę, czyli wmordowanie Koreańczyków i korzystanie ze skafandra, czyli chodzi o super prędkość, maskowanie się, super siłę. Pokażę wam to na tym prostym przykładzie. O. Podniesiemy. I sobie leci beczułka. No i głównie o to chodziło w tej grze. Miach, bodajże chyba 6 misji. O, tam jest jakiś pancernik albo krążownik. W powietrzu od co jakiś czas latają myśliwce. Czuć, że nie jesteśmy na wyspie sami. A im dalej posuwając się w głąb wyspy i mordując Koreańczyków, sprawia nam to coraz większą frajdę. Akcja dzieje się w 2020 roku. Czyli można by rzec, że już teraz gra osiągnęła realia swoje. Czyli mamy rok 2020, koronawirusa, kwarantannę, a akcja gry, czyli rok, w którym się to wszystko odbywa, zrównoważyła się z czasem rzeczywistym. Ciekawostką jest również to, że można było fajnie ulepszać bronię, czyli modyfikować w zasadzie, dorzucić tłumik, latarkę, nasadkę taktyczną, bądź też celownik. I były chyba dwa rodzaje tych celowników. Był przeziernikowy i chyba taki optyczny. Dobra, typku, uspokój się. I to jest to, o czym mówię, zniszczalność otoczenia. Oczywiście ten system kolizji gdzieś tam zdarzało się, że kulał, że na przykład wystrzeliło tam jakiegoś Chińca w kosmos, on tam leciał przez kilka kilometrów, no i lądował później nie wiadomo gdzie, chyba na drugim końcu wyspy. Natomiast co jeszcze było tutaj ciekawe, no wysokiej jakości tekstury, oczy, o właśnie, wsparcie dla modów, to jest najważniejsze, to też chciałem ująć. Można znaleźć mody, dzięki czemu Crysisa możemy odpalić w 4K. I wygląda to o niebo lepiej, a wyciska z naszego komputera ostatnie soki dosłownie, z naszych graficznych akceleratorów. O kurde. Dobra, trzeba się skryć. Mamy tutaj odnawialne życie, czyli to, co się stało później modne w późniejszych każdych strzelankach. Z tym, że mamy tutaj jednak ten pasek życia i opiera się on głównie o to, o wzmocnienie naszego kombinezonu. Niestety sztuczna inteligencja Koreańców nie powala tak samo obcych. Bardzo często zdarza się, że... No, właśnie o to chodziło. Taki glitch. Koreaniec się zawiesił, dostał wylewu. Mu wykrzywia głowę. Chłopcze, ogarnij się, wstawaj. No właśnie, Crysis nie był pozbawiony bugów, bugów było multum i tych glitchy. Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, przez ten system kolizyjny w tym silniku. O, ale mogłem przejść, więc jest sukces. No, broni może nie było jakoś mega wiele. Mogliśmy korzystać z bazuk, granatów,
No, wyrzutni rakiet, karabinów szturmowych, karabinów maszynowych, pistoletów, strzelb, a nawet broni obcych. Przez co zabawa nie była do końca nudna. Co my tu mamy? Możemy otworzyć lodówkę, zobaczyć kilka konserw, stwierdzić, że nam nie zasmakuje i iść rozwalić pozostałych Koreańców. O ty dziadu. Czekaj, co powiesz na to, jak zniknę. I cię zajdę od tej strony. O tak. I oni padli. Dobra, to jeszcze powiem na szybko, opowiem moją styczność z tym tytułem. Jeszcze, kiedy był rok 2009, czyli już bagatela 11 lat do tyłu, kończyłem chyba gimnazjum i wymieniłem kartę graficzną w moim komputerze, był to chyba mój trzeci komputer. Postanowiłem, że zamówię sobie jakąś grę na Allegro, a że wtedy jeszcze nie miałem jakichś stałych środków finansowych, tylko bazowałem na kieszonkowym od rodziców. Dogadałem się z ojcem, że zamówię grę, a on mi ją po prostu opłaci. No i skończyło się na tym, że zamówiłem sobie Crysisa z Allegro, odpaliłem i momentalnie zakochałem się w tej grze. Tylko że moja tamtejsza karta graficzna uniemożliwiała grę choćby w płynnych 30 klatkach. Gra chodziła na chyba na średnio wysokich i na zwykłej rozdziałce takiej, nawet nie HD Ready, na tej zwykłej 720, tylko na jeszcze mniejszej, w 15, góra 20. I na tamten czas ja po prostu byłem i tak zajarany tym wszystkim, kompletnie się nie przejmując, że gra mi nie chodzi tam w tych płynnych 30 klatkach. Praktycznie i myk wybuch, nawet wybuchy fajnie wyglądają w tej grze. Zdarzają się przycinki, ale to chyba głównie wtedy, kiedy gra z automatu się zapisuje. No i grę ogrywałem chyba przez tydzień. Byłem zauroczony nią, po prostu. Oprócz tego został wydany dodatek, Crysis Warhead, gdzie już nie sterujemy Nomadem, tylko gramy psycholem z tego oddziału specjalnego. Mamy misję poboczną i kampania tam starczy chyba na 3-4 godziny. Jest to niby taki dodatek, a mimo wszystko osobna gra. I później, kilka lat później bodajże, no, ręki sobie nie dam uciąć, wydano Complete Edition Crysis, czyli dwa te tytuły w jednym dwupaku jakby, i można było go gdzieś dostać. Co mi się też podobało, to że można było korzystać z pojazdów, można było wsiąść do czołgu, objąć stery jakiegoś Vitola, nawet w jednej misji strzelając do obcych, eskortując całą naszą ekipę. Można do motorówki nawet wejść, popływać sobie, a i zdarzy się, że dowolny pojazd, dowolny pick-up gdzieś stoi przy drodze, skorzystamy z niego i sobie pozapierdzielamy. A, miałem do góry jechać. No nic, objedziemy sobie to, wykonam tę misję i skończę ten materiał. Mam nadzieję, że taka forma króciutka wam się spodoba, bo no nie wiem, coś mnie naszło po prostu, aby sprawdzić, jak Crysis będzie się prezentował na moim najnowszym sprzęcie. No i mniej więcej widzicie. Gdybym tylko miał lepszy sprzęt do wyświetlania, tak żeby rozdzielczość ustawić na Full HD minimum, to i może lepszy byłby z tego materiał jakościowy. Ale głównie chodziło mi o to, o to, żeby podzielić się z wami w tym gameplayu moimi odczuciami, że jednak mimo wszystko ten Crysis po tych kilkunastu latach i nadal będę twierdził, że on będzie świetnie wyglądał po dłuższym czasie, że jeszcze dużo czasu minie, a ta gra nadal będzie się fantastycznie prezentować, bo w sumie nie oszukujmy się, gra zebrała wysokie noty nie za samą formę rozgrywki, tylko bardziej za tę grafikę, za ten silnik graficzny, który po dzień dzisiejszy już nie zwala z nóg, ale jest imponujący. Za to po prostu ceni się tę grę i za zabawę skafandrem. To było coś innowacyjnego.
No ale w sumie to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich shotów. Nazwałem to kiełbasa retro plus, ponieważ nie jest to zwykła kiełbasa retro, jest to bez kabanosa, jest to w pojedynkę. A jeśli wam się spodobało, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej tego. Ja się z wami na razie żegnam, idę rozwalić paru skośnookich, nie będąc rasistą, i trzymajcie się ciepło, elo!